No jest, ładna ryba. Ładny okoń będzie. O, ale ciśnie. To są te piękne, grube. Nie? Zobacz jak nabity, co? Piękne, grube, zimowe okonie. Na leniwe okonie mój zestaw wygląda tak. Cześć, siema ekipa, witam was serdecznie na pierwszym odcinku wędkarskim w sezonie 2023. Jestem dzisiaj na fajnej wodzie, Żuławskim kanale. Będę dzisiaj łowił z brzegu, więc tak jak lubicie, tak jak każdy może, trudne zimowe okonie, a jak trudne zimowe okonie, to dropshot i boczny trok, więc jeżeli chcecie zobaczyć jak łowić zimowe okonie, to zapraszam was na film. No jest, ładna ryba. Ładny okoń będzie. Chyba okoń, kurde, żeby nie szczupak. Ale jak będzie okoń, to piękny okoń będzie. Ale walczy pięknie. O, ale ciśnie. Szczupak. Aj, jemy, zębaty. Kurde, żeby mi nie uciął skubaniec. No, to wychodzi. I taki zębaty. To skubaniec. I tamte mi zabrał. Kurde. To skubany wariat mały. No. No niech zmyka. A miał być pięknym okoniem, no. Znowu, ale tym razem będzie okoń. Ale fajnie, fajnie bije głową, nie? Wow. Nie, szczupak znowu. A jemy.
Znowu zębaty normalnie obślizgunek. Dziwa, że tutaj nie ma okoni, bo zębate królują. O jeden, jeden. No i zobaczcie, taki sam prawie jak tamten. No puść, puść. No znowu szczupak. No. Dlatego tutaj chyba okoni nie ma, wiesz? U mnie, bo te szczupaki grasują. To wariat mały, no troszkę mniejszy od tamtego. 30 parę centów, no. Buziak. I wracaj wariacie do wody. Jest kampoczny. O, mam cię. Fajny już też. Ale branie bez brania. Ale kolorki fajne mają. Ale kolorki mają piękne, nie? Ten to chodzi gdzieś po krzakach. Szczupaki kusuje. Co? Tak, to jest właśnie Dominik, że jak poprowadzisz parę razy przynętę, one już się opatrzą i trzeba zmienić kolor, nie? Tak. No jak byłby większy trzy razy, to tak, ale jest. Cieszy, nie? Dominik, pięknie. Super. Na leniwe okonie mój zestaw wygląda tak. Ciężarek dziesiąteczka, 30 cm fluorokarbonik i zobacz, Dominik, zobacz jaki trok. Co, ile ma? Ponad metrowy, spokojnie, nie? I przez to sobie ta przynęta się tak fajnie buja i fajnie zasysają rybki. Do tego jeszcze tanta jest pływająca i ona tak lewituje pięknie, wiesz? To jest właśnie, Dominik, sposób na leniwe okonie. Dominik łowi na dropshota, długiego dropshota, długie pauzy robi i to daje podobny efekt, nie? Jak szczupaki mają brać, to nie biorą. Ja tam, o jest, ale no na przeciąganego. Ja tam na początku te dwa szczupaki, na boczny to też. Nie, ja wtedy miałem na dropa, wiesz? I na tamty. A gdzie szczupak, to było zero oksa. Ten mały wariat. Uciek. No tu jest ten wysoki brzeg, podbierak trzeba by było mieć. Malutki chociaż. Jest. Nie, to widzisz, ja to teraz ładnego, Piotrek ładnego dostał. O, fajny, wymiarowy. Wymiarowa rybka. Piękna. To mam... Tutaj to jest w lewo, czy nawet kontroli. Ja w tamtym roku miałem tylko jedną kontrolę w październiku. No ale Wojtek w tym roku chyba już, czy on miał na jesień. Nie wiem właśnie. W tamtym roku, w tym samym dniu. Tam, tak? Tam wszystko tego zielonej karty zapomniałem, ale mogę łapać ze sobą, która ma całą kartę już formularzy. Aha. To jest dobrze. Aha. A widzisz. No niestety, ja też to nagrałem właśnie filmik. Tak? Oglądałeś? To super, widzisz, no. Ale teraz było branie. I co to się wydarzyło, co? Dominik, co to się wydarzyło? Nie wiem. Ile może mieć filmik, co? 35. Ile? 35. A, 35 powinien mieć, nie?
Piękne. Piękne jest to. To jest to przepiękna ryba. Ale właśnie, to są te piękne, grube. Nie? Zobacz jak nabity, co? Piękne, grube, zimowe okonie. Coś pięknego, a jaki garb, co? Ekstra, nie? Dobra. Ile? 350? 350 zł niestety, no a było 200. Było 200. 70. 70 dokładnie, no. No wody polskie weszły, nie? Tylko kwestia jak dzierżawy się skończą dla PZW i nie przedłużą, no to wtedy są wody polskie, nie? Wody polskie to też podwyżkę dały. 350 zł teraz, wiesz? To też jest trochę, no. O, ładny okoń, co? Nie, no. Nie, malutki? Albo jakiś leki. Nie, bije głową, nie? Miar leki. Ale z roli jechał, widziałem. A na główkę normalnie nie biorą, co? Na główkę. Trzeba długo czekać na branie. Tak. No lepszy to jest droflet, najskuteczniejszy. No najskuteczniejszy droflet i boczny trok na leniwe okonie, no. No puszczowy. Mam tylko takiego jednego kata. Co tam masz pięknego? Co? Okonie. Łokonie? Okonie jak konie? Jest? Szczupak? No i weź wyciągnij, ale idzie ty, co? O ja pierdzielę, chyba szczupak duży, co? Szczupak, mały szczupak, no. Ale szaleje. On się pięknie wędka widnia. Coś pięknego, no musisz go na windę, niestety. Ale połknął, co? Zaraz obetnie. Ale jest tu szczupaka, co? Pierwszego złożyłem. No ja tam dwa. Patrz, jeszcze ugryzł trzcinę, co? Jaki wariat. Wędkę złamiesz tam. Trzymasz? No za trzcinę zębami złapał. Ty wymiar jest. Ale jak złapał za trzcinę zębami, to nie chce się puścić, patrz go. To jakieś pijawka, nie? No na dole stoi. A, poda tego nie obciął, widzisz. I pochodził ty. Ale chodzi ładnie. No, no, fajnie, fajnie już chodził, no. Ale patrz jak tą trzcinę ugryzł i trzyma, ty patrz, puść to. Kurwa. No trzciny to jest może szczupak wegetarianin, co? Kurde. Pokaż go tutaj, zaprezentuj go publiczności. Ty no wymiar ma 50 cm, Piotrek. Nie ma. Ma 45 może. Ale fajny. Piękny. Ole Boże! Z przeciągania takiego. Mały wariat. Gdzie duży wymiar? Jest centów. Przynęta zmień, wiesz? Nie, chyba ten rzut nie zmieni. Tak.
one już jak nie masz brania od kilku rzutów, wtedy zmieniasz przynętę i zobaczysz, brania będą zaraz. Teraz zimową porą to konie, wiesz, raczej w jednym miejscu siedzą, nie? Nie przemieszczają się, wiesz. Powiem ci, ale nie wiem, on mi wziął, popuściłem, myślałem, że nie mam i później był znowu. To wariat. To są wariaty tam, konie. No dobra, ostatnią konie w Piotruci kończymy, tak? Tamten gościu silnie na szczupaka, ty walą przynęty takie wielkie, tu ludzie się nie czają. No da. No było, bo okoń. Przyjeżdżają nieraz z Gdańska, jak gdzieś po drodze, to wiesz, jest. Jest i ostatni okoń. O, muruje. Muruje. Ale nie widzę, ale widzę.